Andrzej Kosikiem, Fundacja Mazowieckie Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, Fundacja Sport oraz firma Holland Bike na czele z dyrektorem zawodu, byłym kolarzem zawodowym Grzegorzem Weissem. Na co dzień organizuje Grzegorz maratony, ale na rowerach górskich dla amatorów cykl Lotto Holland Bike Marathon. Nie po oczach, nie po oczach. Musimy się cofnąć chyba, nie? Nie dyskwalifikują, jak wolno. Ale on za to się to odpadło wszystko. Numer, czekaj. Uwaga, uwaga, szykujemy się, ustawiamy się. Witajmy serdecznie, proszę Państwa, brawami uczestników pierwszego historycznego warszawskiego maratonu Roller Cup. Witamy bardzo serdecznie na ulicach dzielnicy Wilanu. Proszę Państwa, i teraz jest taki moment, aby właśnie tymi opaskami pogratulować po raz pierwszy Oli Gos zdobycia Pucharu Świata w maratonie. Wielkie brawa, Aleksandra Gos! Obok Oli, trzeci w klasyfikacji generalnej, Bartosz Chojnacki. Witamy Bartka bardzo serdecznie. Obok Bartka Wojtek Baran. Witamy Wojtka bardzo serdecznie. I całą czołówkę polskich rolkarzy. Witamy Was, kochani, bardzo serdecznie. Bawcie się dobrze dzisiaj na tych 13 rundach, które dadzą w sumie dystans 42 km. Trzymamy kciuki dla Tomka Kwietnia, który w odległości 500 metrów z tyłu rozpocznie razem z Wami równocześnie rywalizację na dystansie maratonu i próbę bicia rekordu Guinnessa. Uwaga, drodzy Państwo, minuta do startu. Ostatnie 60 sekund, aby dobrze przygotować się. Jeszcze raz publiczności droga. Wielkie brawa dla zawodników i dla zawodniczek, uczestników pierwszego warszawskiego maratonu Roller Cup. Pozdrawiamy Was, kochani, bawcie się dobrze tutaj. Trasa jest zabezpieczona, przygotowana, szybki, dobry asfalt, pogoda sprzyja, także mam nadzieję, że będą dobre wyniki dzisiaj. Sędziowie gotowi? Drodzy Państwo, odliczamy wszyscy razem od 10 i na hasło start startujemy. Uwaga, uwaga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start! Wystartował pierwszy warszawski maraton w Warszawie.
się! Thank you.
oczywiście faworytem do zwycięstwa wyścigu jest Aleksandra Gross, zdobywczyni Kupy Świata w maratonie